Sponsorem programu jest Suzuki. Producent SUV-a Vitara z napędem hybrydowym. Sponsorem programu było Suzuki, producent SUV-a Vitara z napędem hybrydowym.
Sponsorem programu jest Suzuki. Producent SUV-a Vitara z napędem hybrydowym. Dzień dobry, sobota, godzina 15, już za 2 minuty 15:10. Za chwilę przed nami pierwszy mecz półfinałowy na tegorocznych finałach U15, a mierzyć się będą GAK Gdynia i MKS Grójec. Wita się z Państwem Agnieszka Łapacz i już za moment przejdziemy do prezentacji zespołów. Te finały od początku zapowiadały się bardzo ciekawie. Ale emocji w każdym kolejnym spotkaniu jest chyba nawet więcej niż moglibyśmy się tego spodziewać przed turniejem. I w zasadzie do ostatniego gwizdka tej gry w grupach mogliśmy się tak naprawdę, tutaj nikt poza zespołem z Wrocławia nie był pewny awansu do czwórki, tylko właśnie zespół Śląska zapewnił sobie ten awans już po dwóch meczach. I tak ostatecznie mamy awans z grupy A. Śląsk Wrocław z miejsca pierwszego, GAK Gdynia z miejsca drugiego, z grupy B awansowały MKS Grójec i Enea Basket Junior Poznań. Zgodnie z zasadą Śląsk gra zaraz, przepraszam, oczywiście Grójec gra z Gdynią, a Śląsk zmierzy się z ekipą z Poznania i przechodzimy do prezentacji zespołów. Koszykarze już za moment wybiegną na parkiet. Pierwszy zespół, który pojawił się na boisku, to MKS Grójec. Tak to powinno wyglądać, ale przekonamy się, bo to przecież rozgrywki U15, to przecież finały. I tutaj nie wszystko jest tak, jak to wygląda w seniorskiej koszykówce. A więc kwestia gości i gospodarzy zawsze jest dogadywana co do prezentacji przed każdym spotkaniem. A więc tak, już cisza zapadła, już za moment właśnie prezentacja zespołów. Doczekaliśmy się tego momentu niespełna 5 minut do rozpoczęcia pierwszego meczu półfinałowego. MKS Grójec, kapitan numer 88, Filip Poracki, ale jednak nie, jednak jeszcze jakiś falstart tutaj. No właśnie, numer 88, Filip Poracki, kapitan zespołu, numer 5, Miłosz Wiśniewski, 8, Antoni Juraszewski, 12, Bartosz Wiejkowski,
13, Daniel Grzejszczyk, 16, Jan Lenarcik, 22, Kacper Łuczyński, 23, Jan Dąbrowski, 24, Antoni Marciński, 35, Ernest Smolik, 44, Hubert Gajik, 99, Borys Woźny. Trenerem jest pan Ireneusz Juraszewski. I zespół z Gdyni, GAK Gdynia. Kapitan numer 21, Daniel Kośnik. Numer 1, Tymoteusz Sternicki. 3, Gracjan Rożyk. 19 to Bartosz Mońko. 20, Cezary Zabrocki. 22, Kornel Wieczerzak. 24, Juliusz Małecki. 25, Walerii Agacha, Jan, trudne nazwisko. 26, Sebastian Ozdowski. 28, Aleksander Złoch. 29, Mikołaj Zagórski. I 30 to Piotr Łuczak. Trenerem jest pan Nikola Abramowicz, a sędziować dzisiejsze spotkanie będą Paweł Pacek i Marcin Ławnik. Mecz, który przed nami, to takie spotkanie doskonale obytego na salonach już zespołu z Kopciuszkiem, bo przecież juniorskie zespoły ASECO to jeden z najlepszych ośrodków szkoleniowych w Polsce. Z doskonałym zapleczem, z bazą trenerską, z organizacją, z indywidualnymi treningami, przede wszystkim też dla tych młodych koszykarzy. A MKS Grójec to zespół z niedużego miasta, bez zespołów seniorskich, który już teraz odniósł historyczny wielki sukces. Najpierw tym sukcesem był awans do finałów, a teraz awans do strefy medalowej. Tu już jest co świętować, ale nikt na laurach spoczywać nie będzie i zespół zapowiedział już, że oni będą walczyć dalej o wszystko i będą chcieli bić się o medale, mimo tego, że to już tak wielki historyczny sukces jest dla tego klubu. Jeśli chodzi o warunki fizyczne, no to tutaj Grójec w tym roczniku ma naprawdę z czego wybierać. Tutaj mówił mi trener zespołu z Grójca, że trenerzy łapią się za głowę, trenerzy z innych miast zastanawiają się, skąd tutaj taki dobrobyt w tym miejscu, ale Gdynia z kolei ma dłuższą ławkę, więcej zawodników, którzy mogą dać jakościową zmianę. Zespół z Grójca w zasadzie 5 zawodników zdobywa plus 10 punktów. 6 zawodnik pod względem punktowania Miłosz Wiśniewski. Ten zawodnik zdobywa średnio 3,8 punktów, więc przeskok tutaj jest ogromny, jeśli chodzi o te zdobycze. I cały czas absolutnie cała piątka tych punktujących musi więc grać na tym równym, wysokim poziomie. Z taką pomocą podłączając choćby te kilka małych punktów koszykarzy z ławki, jeśli chcą powalczyć z zespołem z Gdyni o awans do wielkiego finału. Gdynia z kolei tak szybki, dynamiczny zespół. Oni grają dużo kontrami, ale mogą też potrafić rzutem za trzy, co właśnie przy tych wysokich zawodnikach z Grójca, zamykających pomalowane, może być sposobem na zwycięstwo, bo faktycznie ciężko jest grać do kosza, kiedy pod deską stoją trzy wieże. A to jest też może sposób, ponieważ ci wysocy zawodnicy z Grójca nie są tak bardzo fizyczni i kiedy wyciągnie się ich na obwód, to można właśnie grać z piłką do kosza, można próbować ich mijać, ewentualnie właśnie robić sobie miejsce do rzutu. Ale ci wysocy zawodnicy z Grójca z kolei te swoje warunki fizyczne pod koszem wykorzystują, choć tutaj w Gdyni jest Sternicki, Zagórski i Łuczak, więc z pewnością szykuje się ciekawe spotkanie i warto będzie zwrócić uwagę przede wszystkim na te pojedynki indywidualne między tymi młodymi zawodnikami, bo jednak teoretycznie potencjał miejsca jest totalnie inny. Przecież w Gdyni ci zawodnicy mają perspektywę na granie w ekstraklasie, na granie w zespołach seniorskich, na trenowaniu u najlepszych trenerów, a w zespole z Grójca tak naprawdę przygoda z koszykówką tutaj w tym miejscu kończy się na etapie upiecki. Warunkami fizycznymi najwyższy zespół, najwyżsi są ci koszykarze, to Gdynia wcale swoim najwyższym składem nie wychodzi. Taki był plan na ten mecz, żeby zagrać raczej od samego początku niższym zespołem, bo jeśli chodzi o granie właśnie z Grójcem, oni starają się wyciągać tych wysokich zawodników daleko od kosza, chcą z nimi grać, chcą powodować właśnie te proste minięcia. Zobaczymy, czy ten sposób na grę, którą wymyślili sobie trenerzy z Gdyni, będzie dzisiaj skuteczny. I już piłka dla zespołu GAK Gdynia. Dobre odegranie pod kosz, ale opanował jeszcze piłkę pod obręczą grający z numerem 26 Ozdowski. Piłka wróciła na obwód. Dobra defensywa zespołu Grójca.
było tam miejsce na rzut. No i Sternicki wykorzystuje ten moment na oddanie rzutu. Rozpoczyna od celnej trójki. O tym mówiłam, tutaj są możliwości rzutowe za trzy. Tutaj nie można zostawiać miejsca, żeby ci zawodnicy mieli swobodę. Mocny nacisk na zawodnika z piłką. Krąży z piłka po obwodzie. Dobrze broni, tam długo stał Sternicki. No i udało się tę akcję wybronić jeszcze z Biurka Grójca, ale za linię boczną wyszedł Marciński, a więc będzie grała znowu Gdynia. Zabrocki do Mońko. Jeszcze raz Zabrocki rozsądnie tam wypatrzył, że jest Sternicki na obwodzie, który jeszcze raz za trzy punkty, ale właśnie trzeba też pochwalić Zabrockiego za dobre odegranie. Zobaczył, że tam jest gęsto pod koszem, że Sternicki jest sam na obwodzie i można tę piłkę oddawać. Tak trochę zaspała defensywa Gdyni i z pierwszymi punktami zespół Zbójca Marciński za dwa. Zabrocki, Mońko, a więc ponownie rozpoczynają tak samo akcję. Dobra, mocna defensywa Porackiego. Trzeba było oddawać piłkę daleko od kosza. Jest Mońko, też szybko zatrzymał kozioł i niecelnie Kośnik, ale jeszcze walczą o zbiórkę. Jeszcze próbował tam Mostowski łapać tę piłkę, ale nic z tego i Poracki będzie wybijał z za linii bocznej. Od razu wysoko wychodzą defensywą zawodnicy z Gdyni. Oni taki mają sposób właśnie na granie w obronie. Cały czas jest wysoki pressing, cały czas jest obrona man-to-man. No i właśnie teraz tak samo utrudniają przeprowadzenie piłki na drugą stronę zespołowi z Trójca. Tutaj takie podania na odległości. Trójka. Tym razem to Boracki odpowiada na te dwie celne trójki Sternickiego. No i mamy 6-5, zespół z Gdyni prowadzi jednym punktem. Ta strefa zespołu z Grójca to już jest, można powiedzieć, znak rozpoznawczy na tych finałach. Z faulem, ale nie akcja 2 plus, będą dwa rzuty wolne dla Sternickiego. Już ten zawodnik na linii rzutów wolnych z numerem 1 ma Tymoteusz Sternicki. 15-letni, 190 cm wzrostu, bardzo wszechstronny zawodnik. On może grać tak naprawdę na obwodzie, może grać pod koszem. Teraz jeszcze ten rzut celny, średnio 13 punktów w każdym meczu, 13,2 dokładnie, ze świetną skutecznością za dwa, 60%. Ale niecelnie walczą o zbiórkę. No i właśnie wywalczyli zawodnicy z Gdyni. A powalczył Mońko. I będą wznawiali z linii końcowej. Do Sternickiego. Sternicki raz jeszcze, ale wykręciła się ta piłka. No to by była piękna historia, gdyby trzecią trójką już w tym spotkaniu się popisał. Znów z tej lewej strony kolejna akcja. W zasadzie cały czas próbują grać na tę lewą stronę zawodnicy z Grójca. Ani jednego ataku jeszcze nie konstruowali z prawej strony kosza. Dobrze, teraz przesuwają się w obronie zawodnicy Grójca i jeszcze tam blisko było przechwytu, ale jest miejsce Kośnik. Za trzy pada piłka do kosza. To jest trzecia trójka w niespełna 4 minuty gry. No tutaj Gdynia naprawdę mocno rozpoczęła to spotkanie i jeśli Grójec ma w planie cały czas bronić strefą, zostawiać to miejsce po drugim, trzecim podaniu na obwodzie, to naprawdę będzie ciężko to spotkanie wygrać. Do Gniazdo, do Bręczy, przejście z numerem 13 i mamy 10-7. Zabrocki, jeszcze jedna trójka. Nie tym razem. Zbiera Poracki i Poracki rajd na kosz, wypatrzył tam miejsce do podania na obwód. Gajik gra sam do kosza, był tam blisko obrońca, ale jeszcze zbiera po swoim niecelnym rzucie. I jeszcze jedna trójka, jest jeszcze jedna celna trójka. Poracki tutaj jakby
ekipy robił sobie z Ester Nickim pojedynek. Kto więcej tych trójek dzisiaj w tym spotkaniu trafi, bo ma na swoim koncie już dwie porażki. Zabrocki sam, ale za krótki ten rzut, nabił się tam na obrońców zupełnie teraz ten rzut nieprzygotowany, nieudana akcja ofensywna, nic z tego nie wyniknęło, to podwajać przy zagrającym 24 numerem Marcińskim, ale udało się wyjść z tej akcji i już Poradki odegrał na obwód, ale świetne wejście, szkoda, że ta piłka nie wpadła, szkoda oczywiście dla zespołu Strójca. No i tak, akcja była bardzo ładna, Gajk bardzo dobrze próbował, ale nic z tego, ale to jest też właśnie urok tych zespołów młodzieżowych, nawet kiedy 90% akcji jest dobra, kiedy wydaje się, że już naprawdę to będą bardzo ładne punkty, to gdzieś tam piłka z kosza się wykręca. No i mamy remis 10-10 po 5 minutach gry. Znowu ten wysoki pressing i faulował Kośnik. Poradzki z za linii końcowej. Gajk tym razem swobodnie przeprowadzał tę piłkę, ale już od razu wysoko doskakują do obrony zawodnicy z Gdyni. Jest jeszcze raz trzy poradki. Trzecia trójka tego zawodnika to dopiero pierwsza kwarta. Kośnik szybko zatrzymał kozioł do Mońko, ale Mońko tak musiał tam odgrywać na obwód, bo nie było miejsca, żeby wchodzić pod kosz. To jest właśnie to, o czym mówiłam na początku, że tam nie ma miejsca pod koszem, żeby grać, kiedy ci wysocy zawodnicy się przesuwają w obronie. Trzeba oddawać te piłki na obwód. No i póki wpada, to Gdynia na pewno będzie w grze. Jeszcze raz próbował Poradzki, ale tym razem niecelnie. I zbiera Gajk, walczy o piłkę, udało się jeszcze tę piłkę opanować, ale nie, jednak to Sternicki, no właśnie, wysoki zawodnik, ale jakież świetne panowanie nad piłką kozuje, tak jak nie jeden rozgrywający w tych kategoriach młodzieżowych na pewno chciałby umieć. Przeprowadził sobie zupełnie swobodnie piłkę na drugą stronę parkietu, zmienił kierunek, no na pewno to jest taki zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę. Gajk, niby tam była blisko obrona, niby próbowali mu wyrwać piłkę z kozła, ale tak naprawdę to tylko było takie podejście, takie zamarkowanie tej defensywy i w zasadzie był niezagrożony ten kozioł jeszcze z przewinieniem, a więc udało się, powiedzmy, że zatrzymać tę szybką grę, ale za wiele dobrego z tego nie wyniknęło. A Grujec tak po cichu wyszedł na prowadzenie, już 13-10, wściekły trener zespołu z Gdyni. Bo tutaj przecież na Grujec nikt nie stawiał przed tymi finałami, nikt nie sądził, że oni tak wysoko zajdą, ale właśnie ciekawe, na ile tych sił wystarczy, bo przecież każdy mecz w tych finałach jest bardzo zacięty do ostatniego gwizdka, tak naprawdę toczą się losy spotkania i grając właśnie w 5, w 7, tutaj wysiłek jest tak duży, że mecze dzień po dniu są tak wymagające, że zobaczymy, na ile sił tym zawodnikom starczy. Kośnik w kontrze, Kośnik chce grać sama, ale rozsądnie sprawdził, czy jest tam miejsce, żeby wchodzić. No i właśnie, było rozsądnie, ale się skończyło. 88, Poradzki też teraz przeliczył się. I przewinienie Poradzkiego właśnie, który przed momentem niecelnie wpadł gdzieś tam pod nogi. Ale jest to przewinienie tego zawodnika, a więc piłka z boku dla zespołu z Gdyni. Mońko chce grać do kosza. Dobrze bronił Poradzki, ale Mońko i tak znalazł tam miejsce do rzutu. I piłka wkręciła się do obręczy.
znowu. Po punktach wysoki pressing, podchodzą wysoko od razu do piłki zawodnicy z Gdyni, chcą wyciągać kontry. Jest Poradzki, opanował sytuację i już woła na zasłony Gaika. Zeswitchowali zawodnicy z Gdyni, no tak, no bo Sternicki jest na tyle dynamiczny, że może grać z tym wysokim zawodnikiem, no i właśnie teraz to zrobił, właśnie teraz zablokował ten rzut, a więc to rozwiązanie, to zeswitchowanie na tej zasłonie przyniosło oczekiwany efekt. Ale to pokazuje, jakaż to jest moc w tych zespołach juniorskich, kiedy jest zawodnik tak wszechstronny. Wracamy do gry. Gdynia 12, Grójec 13, jednym punktem prowadzi zespół MKS-u. Mieliśmy przed momentem timeout, niespełna 3 minuty do zakończenia pierwszej kwarty. Od samego początku tego bardzo zaciętego, bardzo wyrównanego spotkania. Kośnik szybko zatrzymał Kozioł na obwodzie. Małecki chce grać do kosza, ale wypatrzył tam Sternickiego, a Sternicki świetnie zrobił sobie miejsce do rzutu. Jednak piłka nie wpada do kosza, Poradzki już w kontrze, napędza się, ale zobaczył, że szybko wrócił zespół z Gdyni do obrony. Trzeba było wycofać tę piłkę. Juraszewski, blisko jest tam przy nim obrońca. Juraszewski sam do kosza, bardzo dobrze wypatrzył tam miejsce do odegrania do Marcińskiego, ale nie ma z tego punktów, za to są punkty Kośnika, który w kontrze za dwa. I jeszcze piłka znów powędruje w ręce gdynian. Jeszcze raz za trzy punkty, jeszcze raz pada piłka, Kośnik tym razem, ależ to jest dzisiaj moc tych rzutów trzypunktowych w ekipie z Gdyni. Zobaczymy, na ile starczy pary, na ile, jak długo będą nastawione te rewolwery zawodników z Pomorza. Choć Grójec tutaj też absolutnie nie odstaje, oni też cały czas dorównują kroku ekipie z Gdyni i też odpowiadają w zasadzie trójką za trójkę. Poradzki z za linii bocznej, no i od razu odcinany jest od piłki, nie Poradzki, oczywiście Juraszewski to Poradzki od piłki jest odcinany, a więc dużo kombinowania w obronie po stronie zespołu z Gdyni. Bardzo dobre dogranie do Brzejszczyka, ale po raz kolejny wysoki zawodnik minął się z koszem. No i teraz książkowa akcja, taka dwójkowa, Sternicki wypatrzył pod koszem Kośnika, Kośnik rozsądnie powiesił obrońcę, zobaczył, że on tam skacze i zrobił tylko zwód, zrobił sobie miejsce i w zasadzie bez obrońcy mógł już rzucać spod obręczy. Teraz to Kośnik właśnie faulował, a faulowany był Marciński. W zespole schodzi Kośnik i Sternicki. Sternicki 7 punktów, Kośnik 10, a więc ci dwaj zawodnicy 17 z 19 punktów całego zespołu. Trener zdecydował się teraz zdjąć ich z parkietu, więc ktoś musi podłączyć się do punktowania. Ktoś musi też tutaj zacząć dawać więcej w ofensywie. Gaik blisko straty piłki, ale udało się jeszcze złapać i krąży piłka po obwodzie. Daleki dystans, ale no, przeliczył się Poradzki tym razem. Małecki wycofał tę kontrę, bo dobry powrót do obrony zespołu z Grójca. Jest tam od razu podwojenie pod koszem. Trzeba rozrzucać piłkę po obwodzie, bo nie ma miejsca do grania. Ależ teraz czapa Grzejszczyka, no nie było czego tam szukać. Jeszcze w kontrze Juraszewski, a więc odpowiadają najpierw dobrą akcją w defensywie, potem jeszcze udaną kontrą. Zabrocki czeka, aż wyjdzie ktoś do piłki. I blisko straty takie
tam odważne podania, ale piłka krąży jeszcze raz po obwodzie. Wróciła piłka do Zabrockiego i zdaje się, że właśnie na niego ta akcja była, żeby ta piłka do niego trafiła i żeby on skończył celnym rzutem za 3 punkty. Wracamy. Dobry, po 10 minutach GAK Gdynia wygrywa, prowadzi 22-15 z MKS-em Grójec. No po takim bardzo wyrównanym, mocnym początku teraz Gdynia trochę odjechała Grójcowi. No i to teraz właśnie zespół z Grójca musi gonić, a przecież to wcale nie jest łatwe z takim zespołem jak Gdynia, który ma kim grać, który ma długą ławkę i tutaj cały czas będą wchodzili zawodnicy z nową siłą i właśnie rozpoczynają od przechwytu w kontrze. Akcja taka 3-2 i tak jak w pierwszej kwarcie, tak jak i w drugiej, to Gdynia pierwsze punkty zdobywa, a autorem pierwszych punktów Zabrocki. Znów po punktach, od razu wysoki nacisk, wychodzą, wysoko wychodzą do piłki koszykarze z Gdyni, ale teraz z przewinieniem. Zdecydowanie bardziej skomplikowaną koszykówkę gra drużyna gdyńska. MKS Grójec stawia raczej na takie proste rozwiązania. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że to jest zupełnie inne szkolenie, jeśli chodzi o te dwa zespoły. Jeśli chodzi o sztab, o przygotowanie, to wszystko. No tutaj nie można mówić o tym, żeby małe miasto miało takie możliwości jak te wielkie zespoły, te, które mają w perspektywie właśnie ekstraklasę. Dlatego tym bardziej wielkie brawa dla zespołu z Grójca, że tak daleko w tych mistrzostwach udało się zajrzeć i zawodnicy grają naprawdę na wysokim poziomie i że dzięki temu, że trener tak naprawdę wypatrzył ich, rozmawiałam z trenerem zespołu z Grójca, mówił, że jeździł po wioskach, chodził po szkołach, szukał tych wyższych chłopaków, bardziej sprawnych i tak naprawdę cały ten zespół to jest jego duże dziecko, które to jest wszystko zrobił tutaj sam, wszystkich koszykarzy wypatrzył sam. Oni nie są tylko z Grójca, oni są ze wszystkich okolicznych miejscowości i otwierają się przed nimi naprawdę bardzo duże szanse. Teraz, kiedy mogą pokazać się na finałach Mistrzostw Polski przed najlepszymi trenerami, przed trenerami reprezentacji. Więc tak naprawdę każdy z tych zawodników już teraz jest na wygranej pozycji. Świetny wjazd, Mońko. I mamy 26-17, już prawie 10 punktów przewagi. No właśnie, było takie wyrównane spotkanie i powoli z każdą kolejną akcją Gdynia odskakuje na kolejne punkty. Tutaj Grójec musi coś zmienić, musi zacząć punktować. Teraz ta obrona przez czoła, więc kolejna zmiana defensywy. Kolejny raz próbują zaskoczyć na pick and rollu swoją obroną koszykarze z Gdyni.
blisko straty, chciał tam daleko wypuścić piłkę Sternicki, ale przeciął to podanie Marciński, zatem tylko piłka z boku. No i Marciński zatrzymał ten kontratak. Ozdowski już siada na ławkę. Mońko zatrzymał kozioł, trzeba było oddawać. Zabrocki chce grać po pick and rollu. Sternicki jeszcze raz opadły. Za trzy punkty Sternicki dzisiaj i to zdecydowanie po MVP tego spotkania. Był na parkiecie, trafiał za trzy, usiadł na moment, ale w niczym to nie przeszkadza. Wrócił na parkiet i znowu trafia kolejne trójki. Błąd połowy, a więc ten pressing na całym boisku, to wysokie wychodzenie do piłki przynosi oczekiwane efekty. Jeszcze raz Mońko z obwodu, potrojony tam pod koszem momentalnie. No i tutaj duży błąd w obronie Marcińskiego, bo on tak podniósł rękę, trochę podszedł, ale zaraz potem rękę opuścił i w zasadzie nawet nie próbował tego rzutu bronić. A Sternicki bezlitosny w takich sytuacjach. Zablokowany rzut za trzy Porackiego i jeszcze niecelnie spod kosza, jeszcze próbują tutaj dorzucić. Ostatecznie Marciński za dwa. Zabrocki jeszcze raz do Sternickiego, ale tym razem już piłka wycofana na obwód. Zbierają zawodnicy z Krójca i już Porackie przy piłce. Radzi sobie tutaj z naciskiem. Dobrze wyszli teraz z tego pressingu, ale znów brakuje skuteczności. No tutaj już nic więcej nie można zrobić, jeśli jest wolna pozycja, jeśli jest miejsce, żeby zbiec, to takie piłki trzeba trafiać. A Mońko po raz kolejny robi, zdobywa kolejne punkty, 6 punktów tego zawodnika. Juraszewski chce grać z Mońko, ale dobrze pracował na nogach. Patrzył teraz Porackie pod koszem Marcińskiego, ale znowu niecelnie, znowu w kontrze zespół Zbyni, znowu Mońko pierwszy pod obręczą. Wracamy do gry 36 do 19 po timeoutie, 6 minut do zakończenia drugiej kwarty pierwszego spotkania półfinałowego. I Gdynia z każdą kolejną minutą tego meczu pokazuje coraz większy potencjał. Grójec no jakby nie miał tutaj argumentów na to rozsądne, mądre, kombinowane granie zespołu z Gdyni właśnie. Te proste rozwiązania okazują się zwyczajnie niewystarczające na kombinowaną obronę ekipy z Gdyni. Gajk już zatrzymany pod koszem, było tam podwojenie. Porackie z pół dystansu, ale niecelnie. Zbiórka pod koszem, no nie ma skuteczności. Jeśli tutaj nie będzie wychodziło ofensywnie, nie będzie wolnych pozycji, nie będzie dużo miejsca do rzutu, no to absolutnie nie można pozwalać sobie na takie przestrzelone rzuty spod obręczy, bo nie będzie można nawet myśleć o tym, żeby gonić ten wynik. Takie rzuty spod obręczy trzeba trafiać.
Kośnik czeka tutaj, aż ktoś z kolegów ruszy się, postawi zasłona, ale jakby wszyscy stanęli w ofensywie zespołu z Gdyni jeszcze właśnie. Było tutaj nieporozumienie i dziwnego, że trener zespołu z Pomorza ma sporo pretensji do swoich zawodników, bo ta akcja ofensywna jakby zaczęła się i zakończyła w jednej i tej samej sekundzie. Jeszcze raz Kośnik. Teraz Sternicki, ale faulowany przy tym rzucie za 3 punkty, a więc będą 3 rzuty wolne dla tego zawodnika, a faulował Grzejszczyk. I już Tymoteusz Sternicki stanie na linii rzutów wolnych. 13,2 punktu w każdym spotkaniu średnio. Do tego niespełna 8 zbiórek, ponad 3 asysty, 3 przechwyty i prawie 3 faule wymuszone tego zawodnika. Bardzo dobre statystyki. Zresztą to jest drugi najlepiej punktujący zawodnik w ekipie gdyńskiej. Do tego jeszcze dokłada prawie 1,2 bloku. Dokładnie. To są statystyki zaawansowane te z ostatnich 6 spotkań, a w lidze zdobywał niespełna 19 punktów, 18,5 punktu dokładnie w każdym meczu. Zawodnik z bardzo dużymi perspektywami bez powstań. Zajszczyk, no tak tutaj niepewnie przeprowadził tę piłkę na drugą stronę parkietu, szybko zatrzymał kozioł, ale szczęśliwie dla zespołu Grójca już poradzki przy piłce, a więc ten zawodnik, który najlepiej radzi sobie z grą, z piłką w rękach, ale znów niecelnie. Zebrali i świetnie biegał pod obręcz teraz Wiśniewski. A więc w końcu, może jakieś przełamanie, w końcu jakieś punkty z takiej ładnej akcji. No teraz takie podanie. Całe szczęście, że Sternicki był blisko, bo i nikt z Grójca tam do tej piłki nie podchodził, bo piłka w zasadzie do nikogo. Ale jeszcze raz zbierają, jeszcze raz Sternicki. Wykręciła się piłka z kosza, zbiera Gajek. Poradzki zmiana tempa, minął sobie zawodnika, nie wpadł, piłka po raz kolejny, jeszcze zbierają, ale zablokowany z numerem 13 Grzejszczyk przez dużo mniejszego Małeckiego. I wracamy po przerwie na timeout. Gag Gdynia prowadzi z MKS-em Grójec. 4 minuty do zakończenia kwarty numer 2. A ja zerkam na statystyki, jak prezentują się te zdobycze. Sternicki 14 punktów, 4 zbiórki, 2 asysty. Kośnik 10 punktów w ekipie Gdyni w MKS-ie. Poradzki punkty 9. No i te statystyki drużynowe. Tutaj jest ogromna przepaść. Gdynia zdecydowanie lepiej radzi sobie, przede wszystkim jeśli chodzi tutaj o skuteczność, która robi tę wielką różnicę, która wpływa na wynik. 51% z gry przy 25% zespołu z Grójca. Za 2 punkty 50%, 22% skuteczności za 2 punkty ekipy MKS Grójec. No, z taką skutecznością tutaj naprawdę będzie bardzo ciężko walczyć o zwycięstwo w tym spotkaniu. Już w kontrze zespół, ależ zablokowany teraz przez Gajka.
Kwośnik, no tak, przekombinował. Chciał zagrać ładnie, chciał zagrać efektownie, ale Gajk pokazał mu, że nie będzie tak łatwo, że tutaj takich łatwych wjazdów pod kosz nie będzie i lepiej się trzy razy zastanowić i zagrać skutecznie, a nie efektownie. Kośnik szybko zatrzymał kozioł, dograł piłkę do Łuczaka. Łuczak celnie, niedawno pojawił się na parkiecie zawodnik z numerem 30, Łuczak właśnie. Blisko przechwytu, ale jednak Gajk piłkę opanował już Poradzki. Jeszcze raz Poradzki, ależ teraz dobra obrona tej akcji dwójkowej, ale jednak spóźniony był Ozdowski. No nie, to przewinienie numer 30, a więc Łuczaka. No tak, tam była dobra obrona tej akcji dwójkowej, ale później przy pomocy jednak spóźniony był nieco Łuczak i Grzejszczyk już staje na linii rzutu. To są bardzo potrzebne punkty. Każde dwa punkty są tutaj na wagę złota. Numer 13, Daniel Grzejszczyk. 202 cm wzrostu, 16,8 punktu, najlepiej punktujący zawodnik zespołu z Grójca. Do tego 12,7 z Górki. I to właśnie jest jeden z tych zawodników, którzy mają przed sobą jeszcze przyszłość bardzo ciekawą prawdopodobnie po tym sezonie. Kolejne zmiany w zespole juniorskiego, w juniorskim zespole ASECO. A więc rotuje trener ekipy gdyńskiej. Cały czas tutaj są podwójne zmiany właściwie, bo ci zawodnicy grają na bardzo dużej intensywności. Cały czas jest nacisk na piłkę, cały czas jest obrona każdy swego. Kombinowana obrona przy tych zasłonach, więc tutaj naprawdę sporo sił muszą tracić ci zawodnicy, no ale też sporo sił kosztuje to koszykarzy z Grójca, ale tutaj tej alternatywy, tych zmian trener nie ma. No i właśnie, tak jak mówiłam o tej obronie, odcinanie. Oni tutaj muszą się natrudzić, żeby w ogóle do tej piłki wyjść, żeby piłkę wyciągnąć, no właśnie i teraz udało się to po raz kolejny w akcji. Zabłus grający z numerem 20, Cezary Zabrocki. 5 punktów tego zawodnika, 7 punktów już dzisiaj i teraz jeszcze będzie mógł dorzucić jeden. 8,7 punktów w każdym spotkaniu, 175 cm wzrostu zawodnik grający na pozycji rozgrywającego. Zbiera 4,2 piłki, do tego 4 asysty w każdym spotkaniu, wymusza ponad 2 faule, a więc też bardzo groźny zawodnik, kiedy gra z piłką w rękach. Poradzki ma tutaj naprawdę ciężko, cały czas musi uważać, żeby nikt do niego nie podszedł, żeby nikt mu tej piłki nie wybił, bo tutaj cały czas jest na niego nacisk. Gajk chce grać do kosza, wypatrzył Poradzkiego. Poradzki świetnie teraz zwiódł obrońcę, ale po raz kolejny rzut niecelny. No, w takich akcjach naprawdę już nic więcej się wydarzyć nie może. Jest miejsce, jest dobry rzut, jest dobre tempo, trzeba tylko trafić do kosza. No i zrobił się odjazd. 40 punktów już zespołu z Gdyni Grójec, tylko 22. Tak jak na początku było bardzo równo, kiedy te trójki wpadały, o tym trzeba powiedzieć, kiedy ta skuteczność była, oni nawiązywali walkę, ale kiedy skuteczność już zupełnie gdzieś tam się rozjechała, to naprawdę ciężko jest grójeckiemu zespołowi rywalizować z zespołem jak Gdynia. Gajk na linii rzutów wolnych, a więc będzie miał dwa rzuty do wykorzystania. 195 cm wzrostu, kolejny bardzo wysoki zawodnik, 12,3 punktu, 43% za dwa, więc nie jest to tak fatalna skuteczność w tej dzisiejszej 20% całego zespołu. No i 44,8 skuteczności za jeden,
I tutaj te statystyki by się zgadzały, bo teraz ten rzut także niecelny. Zabrocki, ależ wypatrzył tam pod koszem Ozdowskiego. Jeszcze piłka wróciła na obwód, no taka tutaj takim łamanym rzutem, ale piłka znajduje drogę do kosza. No i takimi prostymi rozwiązaniami, czyli wejście do kosza, ściągnięcie na siebie obrony, potem jest przebiegnięcie po końcowej, oddanie do tego zawodnika, który jest wolny przez to, że przecież jest gdzieś tam podwojenie pod koszem i ewentualnie dogranie piłki jeszcze raz gdzieś tam na obwód. To przynosi skutki, to jest granie gdyńskiego zespołu, które dzisiaj jest nie do zatrzymania. Gak 42-22, Gak Gdynia prowadzi z zespołem MTS Grójec. Minuta i 12 sekund do zakończenia drugiej kwarty tego spotkania. Gdynia coraz lepiej, coraz mocniejsza w ofensywie, coraz mocniejsza w defensywie. Grójec jakby stanął po tych pierwszych minutach gry. W Gdyni wchodzą kolejni zawodnicy, którzy dają tyle samo jakości, ile dawali zawodnicy, którzy byli poprzednio na parkiecie w Grójcu. Cały czas trudno o zmiany. Nie ma zawodnika, który wszedłby i tę skuteczność gdzieś tam dał, który dałby jakość, która odmieni grę tego zespołu, więc tutaj naprawdę musi się coś wydarzyć, żeby Grójec nawiązał walkę w tym spotkaniu. A przecież to jest zespół waleczny, to jest zespół, który wie, o co gra. I na pewno oni nie położą się tutaj, nie będą czekać na najmniejszy wymiar kary, więc spodziewam się, że w tej drugiej połowie jeszcze pokażą nieco więcej ci koszykarze. Gajik zakozłował się, ale tam blisko faulu było sporo kontaktu, sędziowie się jednak nie dopatrzyli, piłka pozostanie w rękach koszykarzy z Grójca. No i Marciński teraz właśnie ma sobie do wyjaśnienia coś tam z sędzią a propos tamtej poprzedniej akcji. Ale to przecież sędziowie są bliżej, oni wszyscy widzą i to im trzeba zaufać, a zawodnicy już nie powinni dyskutować z tymi decyzjami, szczególnie, że ostatecznie Grójec zdobywa 2 punkty. Zabrocki wypatrzył tam miejsce na obwodzie. Świetne dogranie do Uciaka, ale Uciak po raz kolejny nie trafił. No, ten zawodnik ma trochę kłopot z tym takim fizycznym graniem, ale też to jest materiał na solidnego koszykarza. Potrzebuje jeszcze sporo pracy, przede wszystkim nad fizycznością, nad takim, nad taką rozwagą na parkiecie, ale z tego, co rozmawiałam z jego trenerami, to tutaj perspektywy są dla niego naprawdę solidne. Za 3 punkty trzeba było rzucać, kończył się czas. Kwarty numer 2, 42-24, Gak Gdynia prowadzi z MKS-em Grójec. My wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Agnieszka Łapacz.
Sponsorem programu jest Suzuki, producent SUV-a Vitara z napędem hybrydowym. Sponsorem programu było Suzuki, producent SUV-a Vitara z napędem hybrydowym.
Sponsorem programu jest Suzuki, producent SUV-a Vitara z napędem hybrydowym. Sponsorem programu było Suzuki, producent SUV-a Vitara z napędem hybrydowym.
Wracamy do gry. Witam się z Państwem ponownie. Agnieszka Łapaczkak, Gdynia prowadzi 42-24 z MKS-em Grójec. I na ten moment wydaje się, że wszystkie argumenty absolutnie są po stronie Gdyni. MKS Grójec jakby bezradny w tej drugiej części pierwszej połowy tego spotkania, ale nie opuszczają głów, wychodzą uśmiechnięci, zmotywowani i myślę, że tutaj jeszcze będą walczyć w tej drugiej połowie. GAK Gdynia ma więcej zawodników do grania, dłuższą ławkę, korzysta z tego trener tego zespołu, cały czas rotuje, oni wchodzą i grają na bardzo dużej intensywności, każdy kolejny zawodnik cały czas biega, oni nawet na moment nie zwalniają tempa, Grójec broni przecież strefą i to taką dość powolną tą strefą, powiedziałabym, takimi fragmentami nawet nieco stojącą, ale no, muszą oszczędzać siły, skoro mają w zasadzie siedmiu zawodników do grania. Ale wszystko wskazuje na to, że na Gdynię to w tym spotkaniu za mało. Oczywiście przed nami kolejne 20 minut gry i losy tego spotkania mogą się jeszcze odmienić, bo przecież nie takie rzeczy na tych finałach już się działy. Warto wspomnieć chociażby o zespole z Sopotu, który przecież w minutę 10 punktów zdobył i swoje spotkanie wygrał z zespołem z Poznania, ale do grupy medalowej nie awansowali, wygrali natomiast swoje spotkanie dzisiaj o miejsce piąte. Wracamy do gry i od razu Poradzki. Daleko odsunięci od kosza zawodnicy z Grójca. Sam grał do samego końca. Najpierw grający z numerem 44 Gaik, ale później po dobitce pierwsze punkty. No i to jest pierwsza kwarta, którą punktowo otwiera Grójec, a nie zespół z Gdyni, więc może to taki dobry prognostyk dla tego zespołu, ale nawet kiedy właśnie jest niby gęsto, niby ta obrona dobrze pracuje, to i tak Gdynia rozrzuca i radzi sobie, jednak teraz nieskutecznie i w kontrze Poradzki, ale po raz kolejny niecelnie. No, mszczą się takie akcje, która to już akcja, kiedy w zasadzie jest sytuacja sam na sam z koszem, ale piłka nie wpada do obręczy. Za trzy punkty. Tym razem był to Kośnik, zdaje się. Tak jest, to był Kośnik. No więc zespół z Gdyni cały czas robi to, co robił od samego początku tego spotkania. A więc jak nie idzie spod kosza i tylko mają miejsce, żeby rzucić z opodu, momentalnie to miejsce wykorzystują Poradzki. Jeszcze raz niecelnie walczą tam o zbiórkę zawodnicy pod koszem Gaik. Jeszcze raz niecelnie, jeszcze walczył Marciński i ostatecznie to zdaje się, że Zagórski tej piłki dotykał ostatnio, a więc piłka znów w rękach koszykarzy z Grójca. Poradzki z linii końcowej i akcja ustawiona na Marcińskiego, który wyszedł tylko po zasłonach, miał tam miejsce i z pół dystansu zdobywa dwa punkty. No właśnie, to są takie akcje, które trzeba wykorzystywać i w końcu teraz po kilku nieudanych sytuacjach taką prostą akcję zespół z Grójca wykorzystuje i zdobywa punkty. Sternik sam minął najpierw niższego od siebie Poradzkiego, potem wchodził jeszcze na kosz i faul przy tej walce o zbiórkę. A faulowany Zagórski. I ten zawodnik teraz na linii rzutów wolnych, 29, 200 centymetrów wzrostu, 15-letni koszykarz, 7 punktów średnio w każdym spotkaniu i całkiem niezła, ponad 70% skuteczność rzutów wolnych. Do tego dokłada 9,5 zbiórki, z czego prawie 5 zbiórek w ataku, więc bardzo waleczny zawodnik na zbiórce i to jest właśnie przykład takiego koszykarza, który swoje warunki fizyczne wykorzystuje, co warto zauważyć. To nie jest taki wysoki, szczupły zawodnik, którego łatwo przepchnąć. On te warunki fizyczne już teraz, już w wieku 15 lat ma naprawdę imponujące. Dobrze wyszli z tego podwojenia. Nacisku zawodnicy z Grójca i zdobywają kolejny punkt, a więc może właśnie, może jednak coś zaskoczyło, może trochę więcej tych udanych akcji, skutecznych akcji w ataku i oni jeszcze wrócą do gry. Zbiera Marciński, nikt z Gdyni nie pokwapił się, żeby powalczyć o tę zbiórkę.
Poradzki sam do końca wypatrzył, jeszcze pod koszem Juraszewskiego i Juraszewski z podobręczy zdobywa dwa punkty. 32-47 walczy MKS Grójec, tak jak mówiłam przed tym zejściem na przerwę po połowie spotkania. Oni tutaj mają naprawdę sporo serca do gry, są bardzo waleczni i będą chcieli jeszcze tutaj robić wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Za trzy punkty Sternicki, ale niecelnie zbierają jeszcze zawodnicy z Gdyni. Kosiński blisko straty opanował tę piłkę. Jeszcze raz Sternicki. Dobra, tam była akcja w obronie zawodnika z numerem 13. Przejszczyk świetnie podszedł do pomocy. I Sternicki z przewinieniem ofensywnym. No właśnie, może teraz trzeba trochę zaskoczyć tą obroną. Może tak nie do końca, tylko w takiej powolnej strefie się przesuwać i w tej strefie funkcjonować. Może trzeba trochę zmienić tej obrony, żeby zespół z Gdyni miał w końcu jakieś wyzwanie. Świetnie rozbili, po raz kolejny te podwojenie. Zupełnie tam w obronie zaspał zawodnik z Gdyni i kolejne punkty dla MKS-u Grójec. Bardzo głośno zrobiło się tutaj w hali, jest mnóstwo kibiców. Przyjechali tutaj specjalnym autokarem, który swoją drogą zorganizował trener zespołu z Grójca, tak żeby jak najwięcej kibiców przyjechało, dopingowało tych młodych koszykarzy, którzy ten historyczny sukces osiągnęli. Poradzki, strata, zakozłował sobie piłkę po nogach, ale to przecież nie bez powodu, był tam nacisk Kośnika. Przerwa na żądanie. Grójec jakby odzyskał siły, jakby nowa energia w nich wstąpiła, zaczęli trafiać, zaczęli przechwytywać piłki, zaczęli grać kontrami, zaczęli zdobywać punkty. No i zupełnie inaczej wygląda ta gra w kwarcie numer 3. 10-5 Grójec w tej kwarcie prowadzi. I teraz to Gdynia w opałach, bo zaczęli gonić przeciwnicy i teraz to oni mają kłopot ze zdobywaniem punktów po raz kolejny. Dobra akcja w defensywie i tym razem to Mońko traci piłkę. Ale tam dobrze do pomocy poszedł Grzejszczyk, który przesunął się. Zaskoczył grającego z 19 Mońko. No i ten zawodnik stracił piłkę pod obręczą. No to jest taki element, którego nie widzieliśmy w pierwszej połowie tego spotkania. No i o tym też wspominałam, że takie granie tylko strefą, tylko powolne przesuwanie się, to jest za mało na zespół z Gdyni, który ma bardzo dużą siłę rażenia, ma sporo rozwiązań i trzeba tutaj na pewno coś więcej wymyślić. Jest z dwoma punktami, a więc seria trwa, kolejne udane akcje ofensywne, już tylko 9 punktów przewagi, stopniała zupełnie ta przewaga z pierwszych dwóch kwart momentalnie. Sternicki za 3 punkty, czy trochę uspokoi sytuację? Nie trafia. Jeszcze jest tam walka o zbiórkę. Ostowski, no właśnie, ten zawodnik, o którym mówiłam, że ma dobre warunki fizyczne. Przewinienie Poradzkiego, ale jeszcze przed akcją rzutową, zatem nie będzie dwóch rzutów wolnych, tylko piłka z boku. Ale Mońko też tutaj próbował sprytnie jeszcze tę piłkę wyrzucić w kierunku kosza, tak żeby wymusić te dwa rzuty wolne, jednak sędzia ocenił, że tutaj ten faul był przed akcją rzutową. Po raz kolejny próbowali zaskoczyć tego koszykarza obrońcy z Grójca, ale nie tym razem. Tym razem Mońko na kontakcie odbił się jeszcze od obrońcy i zdobywa dwa punkty. Poradzki na obwód do Gajka i
Gajk tak powoli grał, powoli zatrzymał kozioł szybko. Dobrze walczy w obronie tam z numerem 19 Mońko, ale i właśnie teraz ten zawodnik przy piłce. No, sporo walki zrobiło się teraz po jednej, po drugiej stronie w defensywie. Zabrocki. Bonki. Blisko było, ale nie wpadło. Sternicki. Tutaj duży błąd obrony zespołu Zgrójca, bo zaspali. Sternicki biegł w pomalowane zupełnie bez problemu. I mamy przerwę na żądanie dla trenera RKS Grójec. ...49-36, kosmiczna trzecia kwarta w wykonaniu zespołu Zgrójca. Momentalnie doskoczyli do ekipy z Gdyni. Cała przewaga, którą wypracowali sobie koszykarze z Pomorza, ucieka każdą kolejną minutą już tylko. No, nawet jeszcze są rzuty wolne, przepraszam, myślałam, że już będziemy grali. No właśnie, teraz jednak dorzuca jeszcze jeden punkt, więc znowu uciekają na jeszcze jeden punkcik, a więc 14 punktów przewagi Gdyni znów, ale to już jest bardzo blisko, to już zbliżała się ta granica punktowa do poniżej 10, więc MKS Grójec. Zamieszanie jeszcze tam, więc MKS Grójec walczy, walczy i tutaj próbuje jeszcze wyrwać zwycięstwo w tym spotkaniu. Sporo teraz zamieszania w tej akcji było, jeszcze ucierpiał grający z numerem 24 Małecki, dostał w twarz piłką, ale wszystko w porządku i już Juraszewski będzie wprowadzał piłkę zza linii bocznej. Od razu jest ten wysoki nacisk zawodników z Gdyni i właśnie Marciński przestraszył się, że tam obrońca do niego podejdzie. Nie chciał wchodzić w kozioł, to podanie takie było niepewne i z tego wyszły kroki, a więc po tym błędzie zespół z Gdyni będzie wprowadzał piłkę zza linii bocznej. Mońko chce grać sam do kosza, wypuścił tę piłkę gdzieś tam między dwoma obrońcami. Jest jeszcze raz Mońko, miał miejsce na rzut, skorzystał z tego i trafia za 3 punkty, ale Juraszewski spóźniony był przy przesuwaniu się w tej defensywie. Mońko miał tam, Małecki, przepraszam, miał tam sporo miejsca i sporo czasu, żeby rękę do rzutu złożyć. Poracki, jest tam cały czas blisko niego obrońca. Rozejrzał się tylko, czy jest miejsce, żeby mijać, ale wycofał piłkę na obwód. Juraszewski. Juraszewski sam daleko od kosza jednak. W końcu oddał tę piłkę do Porackiego, bo obrona cały czas blisko pracowała i tak naprawdę z tego jego kozłowania daleko za linią rzutów, za 3 punkty, nic nie wynikało. Nie było z tego żadnego ruchu, więc trzeba było tę piłkę oddawać. Jeszcze raz będą grali akcję na wybiegającego właśnie zawodnika z linii końcowej, ale przestrzelił ten rzut teraz Poracki. Chce grać sam do kosza. Marciński. Pomysł był dobry. Zobaczył, że tam jest dwóch obrońców, którzy nie za bardzo reagują na jego zwody, że oni odchodzą, kiedy Marciński rusza się do kosza. Chciał wykorzystać właśnie to miejsce, ale o jedno oderwanie nogi za dużo. Zawrocki, jeszcze raz odegranie na obwód i był pod obręczą, żeby mu odegrać tę piłkę, ale to jest kolejna strata, tym razem to Małecki w ręce przeciwników.
jeszcze raz Juraszewski za trzy. Nie, tym razem powalczył o zbiórkę Zagórski. I już Zabrocki, ależ on tam zmienia tempo, zmienia kierunek. Świetny jest ten balans ciałem tego zawodnika. No i próbuje. Po raz kolejny tutaj Mońko grać z jednej, z drugiej strony kosza, biega po końcowej. Tymi rewersami próbuje zdobywać kolejne punkty. 56 do 39. Gdynia trochę z tych opałów wychodzi. Jeszcze raz Juraszewski za trzy punkty, ale zdaje się, że trochę za dużo tych prób teraz za trzy. Raz padło, dwa kolejne. Nie, trzeba szukać innego grania. Ależ teraz koncertowa kontra zespołu z Gdyni. Zabrocki bardzo rozsądnie, bardzo mądrze teraz odegrał do Małeckiego. I 42 sekundy do zakończenia kwarty numer 3. Zespół z Gdyni prowadzi z ekipą z Grójca 58 do 39. Nieco się przebudził zespół grójecki, ale już od razu zareagował zespół gdyński i teraz to oni prowadzą w tej kwarcie 16 do 15, a więc ta szybka reakcja już momentalnie w zasadzie oni odrobili te straty, które gdzieś tam pojawiły się na początku trzeciej kwarty. I po raz kolejny na te 20 punktów, już takie spokojne 20 punktów odskoczyli i Grójec musi po raz kolejny gonić wynik, musi tutaj coś wymyślić, żeby w końcu Gdynianom gdzieś tam zagrozić. Małecki, on pierwszy co robi za każdym razem, to szuka gry na kosza, ale też rozsądnie oddaje piłkę. Jak widzi, że nie ma gdzie mijać, że tam jest podwojenie, że tam przesuwa się defensywa, on od razu tę piłkę oddaje. No i teraz po raz kolejny punkty z pół dystansu zdobywa zespół gdyński. Wiśniewski chce grać sam do kosza. No ładnie tam minął obrońców, ale zabrakło skuteczności i już Małecki. Zagórski, no strata, nie, tak jest, to jest strata, złe dogranie do Zagórskiego. Juraszewski, tym razem już nie decydował się na ten rzut z dystansu, chciał grać do kosza. Znalazł Gajka, żeby do tego zawodnika odegrać piłkę. I 61 do 41 po 30 minutach gry.
przed nami ostatnia, czwarta kwarta. Zespół GAK Gdynia prowadzi 61-41 z MTS-em Grójec. No i właśnie był ten taki dobry moment zespołu z Grójca, kiedy zaskoczyli, kiedy zaczęli grać trochę inaczej w defensywie, kiedy zaczęli trafiać w ataku, ale juniorski zespół ASECO momentalnie zareagował i tak naprawdę tylko ten moment, kiedy oni byli nieco zaskoczeni tą zmianą obrony, to był ten moment, kiedy tracili punkty, kiedy nie mogli zdobyć kolejnych i zespół z Grójca nieco doskoczył, ale momentalnie pozbierali się, od razu zmienili swoje założenia taktyczne i już znów odskoczyli na te spokojne 20 punktów, które tak naprawdę wypracowali sobie na początku spotkania i cały czas utrzymują. Za 3 punkty, ale niecelnie trafiła piłka tylko w tablicę po rzucie Kośnika. I Poradzki, który spędził na parkiecie 29 minut już w tym spotkaniu, trafia teraz za 2 punkty. 11 punktów, 5 zbiórek, 6 asyst. Zdecydowanie to jest najjaśniejszy punkt tego zespołu w dzisiejszym spotkaniu. Chciał grać Łuczak pod obręcz, ale faulowany przez Wiśniewskiego i będzie miał 2 rzuty wolne. Piotr Łuczak, 193 cm wzrostu. Ten zawodnik w lidze 14,2 punktu, teraz 6,5, jeśli chodzi o te mecze, kiedy są już te zaawansowane, rozbudowane statystyki. W dzisiejszym spotkaniu ten zawodnik na razie z jednym punktem właśnie w tym momencie zdobytym, ale też spędził na parkiecie niespełna 5 minut. No więc bez większych minut dzisiaj ten zawodnik, ale no, trenerzy z Gdyni mówili o tym, że oni wolą grać tymi niższymi zawodnikami, bo wychodzi to zdecydowanie lepiej przeciwko temu grójeckiemu, bardzo wysokiemu zespołowi. Jest Kośnik w kontrze, ale zatrzymał rozsądnie. Zobaczył, że jest tam dobry powrót do obrony. Łuczak no, nie miał tam czego szukać, bo dobrze Brzejszczyk w defensywie twardo stanął i Łuczak tam musiał odgrywać piłkę dalej na obwód. Teraz podanie do nikogo od Małeckiego. Oczekiwał tam chyba, że będzie zbiegnięcie gdzieś do tej piłki, ale ostatecznie wyleciała tylko za linię boczną. Juraszewski po zasłonach, jeszcze raz Poradzkiego. Dużo bałaganu i to Kośnik teraz opanował piłkę. Znów jakby trochę ta gra zwolniła, po jednej i po drugiej stronie parkietu będzie jeszcze jedna próba za 3, ale niecelnie i zbiera Małecki. Kośnik z Małeckim. Wymienili się teraz piłką, na co zupełnie nie reagowała obrona zespołu z Grójca i na szczęście dla grójeckich koszykarzy piłka nie wpada do kosza. Poradzki sam pod obręcz, ale była defensywa, trzeba było wycofywać piłkę na obwód i jeszcze raz będzie grał za linii rzutów za 3 punkty. Poradzkiego 14 punktów już w dzisiejszym spotkaniu. No, po raz kolejny to mówię, ale Poradzki dzisiaj trzyma na powierzchni zespół z Grójca. Mówię oczywiście tutaj o ofensywie, bo bardzo dobrze w defensywie spisują się przecież zawodnicy tam pod obręczą. Jeszcze jakieś zderzenie Poradzki z Juraszewskim. Nie do końca zrozumieli się na tych zasłonach. Dobra obrona zespołu z Gdyni, długo tutaj ustali w tej akcji, dobrze przesuwali się, no i trzeba było trudny rzut wykonywać, nic z tego nie wyszło. Małecki faulowany przez Juraszewskiego. Będą zmiany, schodzi Kośnik. W jego miejsce Cezary Zabrocki.
zerkam w te statystyki, które tutaj zmieniają się, zmieniły się nieco na korzyść Grójca, to znaczy ich statystyki się poprawiły, bo z gry mają już 30%, za 2, 31 było 20, przypomnę, za 3, 27%, 5 na 18, a zespół z Gdyni 40% z gry, 41% za 2, 38% za 3 punkty, 10 celnych trójek. No, to jest bardzo dobry wynik do tego, 66% za 1, ale pod względem zbiórek to Grójec prowadzi 44 zbiórki przy 36 zbiórkach zawodników z Gdyni. Gajk w kontrze jest, tam blisko obrońca, był tam blisko Łuczak, no i nic z tego, piłka nie wpada do kosza. Teraz to kontra po stronie Gdyni, także nie uda. Borowski jeszcze raz próbuje za trzy, ale to już no, w zasadzie teraz trzeba ryzykować, bo już nic innego nie zostało. 6 minut i niecały czas utrzymuje się w okolicach tych 20 punktów straty. Więc tak naprawdę teraz silenie się na długie, ofensywne akcje, cierpliwe granie. Skoro nie przynosiło efektu, takie granie od początku spotkania, to nie sądzę, żeby nagle coś się zmieniło. Teraz myślę, że mogą szukać swoich szans jedynie w takich szalonych, celnych trójkach, bo zostało już 5,5 minuty do zakończenia tego spotkania. Podwójna zmiana w zespole z Gdyni, siada Łuczak, siada Wieczerzak. W zespole z Grójca na ławkę usiadł Gaj. Juraszewski po raz kolejny za trzy, po raz kolejny już nie trafia. Nie ma też celnego rzutu z półdystansu, nie ma też, zdaje się, zbiórki. A jednak to Mońko, zdaje się, tam ostatni dotykał tej piłki, a więc będą zza linii końcowej wznawiać zawodnicy zespołu z Grójca. Chciał grać indywidualnie zawodnik z numerem 24, Marciński, ale cały czas to nie ma z tego punktów, czas ucieka. I coraz bardziej oddala się to zwycięstwo zespołowi z Grójca w tym spotkaniu. Oddał piłkę do Borackiego, bardzo szybko ten przekozłował. No, put, bardzo ładne zagranie Marcińskiego, próbował zagrać teraz indywidualnie pod kosz z obrotem, ale po raz kolejny nie ma z tego punktów. No ta skuteczność od samego początku spotkania, no w zasadzie od powiedzmy pierwsze 5 minut jeszcze skuteczność była, później ta skuteczność uciekła i tak ta słaba skuteczność właśnie utrzymuje się i to jest zmora zespołu z Grójca i to jest jedna z tych głównych przyczyn tego wyniku, który no ciężko jest to odrobić, ciężko jest odrobić te straty i ciężko jest tutaj myśleć o zwycięstwie, jeśli chodzi o zespół w niebieskich koszulkach. Za trzy punkty jeszcze Marciński. Teraz Juraszewski oddał piłkę do wolnego zawodnika na obwodzie. Może właśnie trochę tego grania potrzeba, może trzeba trochę więcej szukać zawodników na obwodzie, skoro już teraz ta piłka do kosza nie wpada, to może ktoś inny odpali, może zacznie trafiać. Jak maszyna za trzy punkty, trzeba szukać teraz tutaj takich szans, bo rzucanie kolejnych trójek, jeśli piłka do kosza nie wpada, jest w zasadzie bez sensu, kiedy porzucenie celne Gdynia zbiera, momentalnie jest kontra i oni te kontry po prostu wykorzystują. Jeszcze próba z zawodnika z numerem 20 Zabrockiego, ale niecelnie i jeszcze raz Zabrocki właśnie z obwodu, ależ asysta,
szkoda, że to nie wpadło do kosza, bo byłaby naprawdę niezła asysta w wykonaniu Zabrockiego, ale on od początku akcji miał pomysł na to, jak ją wykończyć, widział, co dzieje się na boisku. To jest właśnie siła tego zawodnika. O Zabrockim mówię, jest bardzo inteligentny, dużo widzi, dobrze układa grę. Będą jeszcze kolejne zmiany. Zabrocki usiądzie, Zagórski także usiądzie na ławkę. Zabrocki 8 punktów, 3 zbiórki, 7 asyst, Zagórski 2 punkty, 5 zbiórek tego zawodnika. Jeszcze rzuty wolne Agacha, Jan. Mam problem z tym nazwiskiem, jest bardzo trudne do wymówienia. Zaczerpnęłam wiedzy u gdyńskich trenerów, jak się je wymawia. Mam nadzieję, że błędów nie robię. Ale właśnie ten zawodnik, mimo że ta egzotyczna uroda, egzotyczne nazwisko, to jest tutaj Polakiem i po polsku mówi, w Polsce się wychowywał, a więc no, tylko problematyczna jest ta wymowa. Juraszewski jeszcze raz odegrał do podkosz, do Krzyszczyka, w końcu po tej klinikowej zdobywa 2 punkty, 51-63 i w tej kwarcie czwartej 10-2 to Grujec prowadzi w ostatniej odsłonie meczu, a to Gdynia ma teraz z kolei problem z zdobywaniem punktów. Oczywiście nie gra już teraz tutaj pierwszy garnitur, nie gra pierwszy skład. Trener gdyńskiego zespołu postawił na zmienników, daje im sporo szans. No i oni też teraz muszą się wykazać, bo Grujec powoli coraz bliżej. Kośnik chce grać sam, wypatrzył tam jeszcze na obwodzie Złocha i trzeba rzucać, kończy się czas, tak, i ten rzut Bonko już był zmuszony do tego trudnego rzutu, bo kończył się czas 24 sekund. I będą kolejne zmiany. Wraca na parkiet Sternicki. A więc właśnie, może to jest ta reakcja na uciekające kolejne punkty. Teraz musi ktoś zacząć znów punktować, żeby przełamać tę niemoc gdyńskiego zespołu. I właśnie Sternicki wydaje się, że jest najlepszym zawodnikiem, żeby właśnie takie zadanie wykonać. Teraz on bardzo mocno w obronie popracował. Gajk nie miał tam czego szukać pod koszem. Jeszcze odegrał na dystansy rzut za 2 punkty. 10 punktów już tylko, cała przewaga, którą zbudowali sobie znów po tej połowie zawodnicy z Gdyni ucieka i kolejne 10 punktów już odrobili zawodnicy z Grójca. No woli walki odmówić im na pewno nie można, ale teraz zupełnie zwiódł obrońców Mońko. Minął ich w zasadzie jak chciało, jak te tyczki treningowe. Juraszewski teraz, on popisał się bardzo ładnym indywidualnym zagraniem, minął obrońców, zrobił jeszcze tam schód i cały czas 10 punktów Grujec trzyma się, że trzyma się na powierzchni, ale nie zapominajmy, że oni muszą jeszcze te 10 punktów odrobić, a czas ucieka, minuta 18 już tylko została, a więc musieliby tutaj powtórzyć ten wyczyn siódemki Sopot. Sternicki na linii rzutów wolnych, siada Złoch, ten zawodnik spędził na parkiecie 4 minuty, ale bez żadnych zdobyczy w tym spotkaniu. Kolejnych zmienników trener gdyńskiego zespołu wpuszcza na parkiet. I Sternicki przestrzelił teraz ten rzut. A przecież teraz już szczególnie każdy jeden punkt będzie na wagę złota. Kolejne zmiany. Schodzi Mońko. W jego miejsce Małecki. No i znów od razu wysoko nacisk na piłkę. Będą tutaj próbować jeszcze jakieś kontry wyciągać, ale Juraszewski radzi sobie z obrońcą, z Ruszykiem. Dogranie pod kosz, do kosza, jeszcze zbiera Juraszewski, jeszcze nie celi,
jeszcze tam jest walka o zbiórkę i ostatni dotykał, tak jest, ostatni dotykał Marciński tej piłki. Przerwa na żądanie. Pół sekundy do zakończenia kwarty numer 4. Nie mówię już, że do zakończenia spotkania, bo zrobiło się tutaj na tyle gorąco, że kto wie, czy Grójec jeszcze tego nie wyciągnie. Sopot już raz to zrobił. Właśnie te 10 punktów w ostatnią minutę odrobił, więc kto wie, co tutaj się jeszcze wydarzy. Ale piłka przez całe boisko powędrowała do Ostowskiego i już Małecki teraz będzie zespół Gdyni grał długo, będzie chciał jak najwięcej sekund urwać, tak żeby jak najmniej czasu Grójec miał na zdobycie swoich kolejnych punktów. I Sternicki zakozłował się blisko, byli teraz obrońcy i to jest strata. Sędziowie dopatrzyli się zagrania nogą Sternickiego i Grójec musi teraz jakąś szybką trójką tak naprawdę zdobyć punkty. Tak, żeby jak najmniej czasu minęło, tak, żeby jak najszybciej te punkty zdobyć, potem jeszcze wyciągnąć być może jakąś kontrę i jeszcze matematyczne można powiedzieć, ale szanse na zwycięstwo, a przynajmniej na doprowadzenie do dogrywki będą, bo przecież niespełna 40 sekund w koszykówce to jeszcze bardzo dużo czasu. Faulowany z numerem 13 Grzejszczyk. Tak pokazał sędzia na początku, ale jeszcze jakieś przewinienie zawodnika z numerem 26. Ozdowski faulował w tej sytuacji i jeszcze nie mamy limitu, dopiero 5 fauli ma Grójec, 1 faul ma Gdynia, zdaje się, że zaraz wskoczy chyba ten drugi faul i będą mieli 2 przewinienia zespołu. Nie, to jest jeden faul na tablicy, zatem się wszystko zgadza, więc jeszcze mają dużą rezerwę, jeśli chodzi o przerywanie akcji faulami zawodnicy z Gdyni, ale oni tutaj to, co muszą zrobić, to jak najdłużej przytrzymać w ofensywie swoich przeciwników, tak żeby punktu nie zdobyli. Trzeba było rzucać, kończył się czas, ale tu już jest po wszystkim. Gdynia meltuje się w finale Mistrzostw Polski, będą jutro grali o złoto. Teraz będą musieli tylko poczekać na swojego przeciwnika, poczekają, z kim będą jutro walczyć o złoty medal Mistrzostw Polski. No dramatyczne to było wejście do pierwszej czwórki, tam było bardzo gorąco, kto wejdzie, kto nie wejdzie. I ostatecznie Gdynia 66 punktów, MKS Grójec 55. MKS Grójec wielki sukces, oni będą walczyć o miejsce numer 3. Gdynia będzie walczyć o miejsce pierwsze. Bardzo dobry mecz tego zespołu. Rozsądne, mądre granie, reagowanie na to, co działo się na parkiecie. No, myślę, że to jest na pewno zespół na miarę finału Mistrzostw Polski. Ja już Państwu za ten mecz dziękuję i za kilkadziesiąt minut rozpoczniemy spotkanie pomiędzy basketem Junior Poznań a Śląskiem Wrocław. Na ten moment żegnam się, Agnieszka Łapacz.